Hejka, więc ja nazywam się Martyna, a to jest moja przyjaciółka Zuzia. I chcemy wam pokazać różnicę w pielęgnacji włosów naturalnych, a przedłużanych. Cześć wszystkim, jestem dzisiaj na planie razem z Martyną. Cześć! I z Zuzią. Hejka! W dzisiejszym odcinku pokażemy różnicę w pielęgnacji między włosami przedłużanymi, które ma Martyna. Martyna, od kiedy już masz przedłużane włosy? Przedłużane włosy mam od wakacji, dokładnie od lipca. Super. Zuzia, ty nie masz przedłużanych włosów, ale masz swoje bardzo ładne i dlatego będziemy wam mogli pokazać, jak szybko na przykład umyć te włosy, jak wysuszyć, w jakim czasie się to robi z włosami przedłużanymi i z włosami naturalnymi. Co powiecie, dziewczyny, na mały challenge? Może się zmierzycie i sprawdzimy, które włosy łatwiej układać, szybciej suszyć i które lepiej wyglądają. Ja jestem chętna. Ja też, możemy to zrobić. To do dzieła. Zaczynamy pierwszą rundę zawodów, czyli mycie włosów. Ciekawe, jak to wyjdzie. Pewnie będę pierwsza. Zobaczymy. Ja już skończyłam, a ty? Mi jeszcze została sekundka, muszę dokładnie wypukać szampon pomiędzy kapsułkami. Zuzia nie ma kapsułek, nie ma przedłużonych włosów, więc spłukiwanie szamponu jest bardzo proste. Tutaj trzeba poświęcić troszkę dłużej. Więc ja już nakładam odżywkę. Pragnę tylko przypomnieć, że nałożenie odżywki nawet po szamponie nawilżającym jest bardzo ważne, ponieważ każdy szampon otwiera nam łuskę włosa, a odżywka ją domyka. Ja zaczynam nakładać odżywkę, zobaczymy, kto szybciej się wyrobi. Właśnie spłukuję tutaj szampon i będę nakładała odżywkę. Przy włosach przedłużanych odżywkę nakładamy na połowę włosów, żeby odżywka nie dotykała kapsułek. Przy włosach przedłużanych również trzeba tą odżywkę zostawić troszkę dłużej, żeby włosy się dokładnie nawilżyły i były miękkie po umyciu. A we włosach naturalnych? We włosach naturalnych też ważne jest, aby nie nakładać odżywki na skórę głowy. Nakładamy ją poniżej, mniej więcej gdzieś od połowy długości. Można ją spłukać od razu po nałożeniu, ewentualnie dla lepszego efektu nawilżenia zostawić ją na troszeczkę na włosach. Czyli różnicy tak naprawdę w nakładaniu odżywki nie ma. Robimy to identycznie. Widzę, Paulina, że już kończysz, już spłukujesz odżywkę. Tak, już spłukuję odżywkę, za chwilę będę osuszać włosy i przygotowywać do suszenia. Jak widać, mycie włosów z włosami naturalnymi i z włosami przedłużanymi nie różni się jakoś bardzo. To jest różnica zaledwie kilku minut, więc jeśli się obawiacie, że przedłużanie włosów to jest żmudne mycie i tak dalej, możecie sobie same zobaczyć, jak to wychodzi. Prawda, Martyna? Prawda. Pierwsza runda należy do ciebie. Następna runda to suszenie. Ready, steady, go!
Zuzia, widzę, że ty już wysuszyłaś włosy. Tak, już wysuszyłam. Zajęło mnie to około 5 minut. W domu też suszysz w ciągu 5 minut? Zazwyczaj tak. Super. Martyna, widzę, że są suche, ale nie do końca. Są trochę wilgotne, tutaj u góry, moje naturalne, natomiast przedłużone włosy są już suche i nawet nie są wilgotne. Mi za to wysuszenie włosów zajęło około 10 minut, ale tak naprawdę to 5 minut różnicy nic nie znaczy. Też tak myślę. Zuzia, czy jeśli ty byś miała przedłużane włosy, miałoby dla ciebie znaczenie dłuższe suszenie o 5 minut? Nie, zgadzam się z Martyną, to nie robi żadnej różnicy. Super. Jeśli chcecie wysuszyć włosy tak szybko jak dziewczyny, my polecamy suszarki z wysoką mocą. Tutaj na przykład mamy suszarkę 2600 W i taka suszarka na pewno szybko Wam wysuszy włosy. Zuzia, jesteś gotowa na trzeci etap naszych mini zawodów, czyli prostowanie? Tak, a ty? Ja również, ale przed tym warto sobie użyć termochrony. Używałaś kiedyś? Nie, a do czego to jest? To chroni włosy przed wysoką temperaturą. O, dziękuję. Spróbuję. Jeśli prostujesz włosy na co dzień, to bardzo ci się to przyda. Ja na szczęście codziennie nie muszę prostować włosów, bo Hollywood Hair nauczyło mnie wyciągać włosy na szczotkę. O, też bym chciała mieć. To zaczynamy! Okej. Okay. Wcześniej dzięki Hollywood nauczyłam się wyciągać włosy na szczotce, dzięki czemu idzie mi to sprawniej i szybciej. Poza tym moje włosy się same też układają w takie proste, przez co nie muszę poświęcać temu aż tyle czasu. Jeśli chcecie się również nauczyć wyciągać włosy na szczotkę, to tutaj w prawym górnym rogu podsyłam Wam link do filmu Hollywood, gdzie właśnie uczą jak to robić. Zaczynamy przedostatnią rundę. W tej rundzie będziemy kręcić włosy. Zobaczymy, jak zachowują się włosy kręcone na włosach przedłużanych, a jak trzyma się skręt na włosach naturalnych. Paulina, co powinniśmy na początku zrobić? Spryskać włosy lakierem, żeby się mocniej utrzymywały, żeby szanse były wyrównane, więc zaczynamy. Dokładnie. Co to oznacza? Że włosy naturalne i włosy przedłużane kręcą się idealnie i można naprawdę bardzo szybko je zakręcić. Jak widzicie, Zuzia ma krótsze włosy, Martyna ma dłuższe, ale tutaj jest taka różnica, że Zuzia właśnie ma tych włosów więcej, mimo że Martyna ma włosy przedłużane. Jak Wam się dziewczyny podoba? Mi się bardzo podoba, to jest właśnie mój ulubiony typ loków, takie Hollywood, nie takie jak baranek, wszystko przy sobie, tylko właśnie takie. Ja jestem zadowolona. Mi też moje się bardzo podobają, bardzo lubię siebie w lokach, więc jestem zadowolona. Zuzia, miałaś kiedyś takie loki? Tylko raz, na swoje urodziny. Wyglądasz pięknie jak gwiazda filmowa. Dziękuję. Zobaczmy, jak te włosy prezentują się na selfie. Czyli zaczynamy rundę piątą. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Pokazaliśmy Wam, jak pielęgnować włosy przedłużane, a jak naturalne, jaka jest różnica między pielęgnacją. Dowiedzieliście się, że mycie włosów przedłużanymi włosami wcale nie jest dłuższe, a kręcenie wychodzi tak samo. Dziewczyny również wyprostowały włosy praktycznie w tym samym tempie. Wiecie już teraz, że życie z przedłużanymi włosami nie jest wcale trudniejsze, niż jeżeli byście ich nie miały. W kolejnych odcinkach będziemy się starać Wam pokazywać różne challenge i inne ciekawe rzeczy związane z przedłużanymi włosami, więc subskrybujcie nasz kanał, aby na bieżąco mieć informacje o nowych odcinkach. Pa, pa!